Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na serwerze 10 europejskim na naszym berserku i będziemy sobie tutaj dopychać lożki, które dają nam pupile. Oczywiście wiadomo, stopuję tutaj lochy na tym berserku od prawie 35 leveli, dlatego że od levela 330 do jakiegoś 500 planuję stopować, więc póki co ten berserk nie wygląda za dobrze, jeżeli chodzi o level, o statystyki, no ale zobaczymy, czy takie wczesne stopowanie odda w late game'ie. No i wiadomo, mamy tutaj miasto Intrygo oczywiście do ubicia w strefie światła, zostało nam jeszcze 6 tak naprawdę przeciwników, no i tutaj w strefie mroku zostało nam 4 przeciwników do pokonania i to są lożki, za które dostajemy pupile. Z tego co widziałem, procenty są naprawdę bardzo fajne, więc raczej powinno nam to pójść dość gładko. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i piszcie w komentarzu, jak tam wam idzie na waszych postaciach, ogólnie jak tam wakacje i co tam u was słychać. Chętnie sobie poczytam, dlatego że no teraz zostały już tylko 2 tygodnie w ogóle do końca wakacji. Strasznie mi osobiście szybko ten czas leci. Wiadomo, jak ktoś studiuje, no to jeszcze ma wrzesień, no ale tak czy inaczej dajcie znać, czy gdzieś byliście na wakacjach, jeżeli tak, to gdzie. Chętnie sobie poczytam, co tam ogólnie u was. Mam z wami co prawda kontakt na co dzień na Twitchu, no ale tam pewnie nie każdy z YouTube'a wchodzi, wiadomo jak to wygląda. Zanim przejdziemy do naszego berserka, co tu się dzieje, jak ten serwer wygląda i tak dalej, no to bardzo istotna informacja, która pewnie przyciągnęła waszą uwagę, mianowicie legendarny loszek. Legendarny loszek, który został oficjalnie zapowiedziany wczoraj po południu, tutaj jest, że niby dzisiaj rano, ale wczoraj po południu po angielsku dostaliśmy informację, że kolejny legendarny loch rozpocznie się już 30 sierpnia 2024 roku, czyli tak naprawdę za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie nowa edycja, kolejna edycja legendarnego lochu. Pragniemy was o tym poinformować wcześniej, abyście mogli się przygotować, ponieważ wydarzenie to ma miejsce poza ustalonym harmonogramem. No i co to może oznaczać? Może to oznaczać tyle, że teraz legendarny loch może się pojawiać częściej. Z racji tego, że oni zrobili więcej tych setów po prostu legendarnych, jakieś tutaj nowe motywy i tak dalej, no to może faktycznie, no zobaczcie ile tego już w tym momencie jest, może faktycznie ten legendarny loszek będzie się częściej pojawiał. No i ten standardowy harmonogram, że tam na urodziny gry, na Wielkanoc, na Oktoberfest, w okolicach Oktoberfestu, no i właśnie na Boże Narodzenie, ten harmonogram zostanie zmieniony i ten legendarny loch będzie na przykład 6 razy do roku zamiast 4 razy do roku. Ciekawe, zobaczymy jak to będzie, ale chcę was poinformować, że już za 2 tygodnie startuje kolejna edycja legendarnego lochu, no i może warto będzie pomyśleć o tym, żeby zrobić zapasy już ten weekend. Dlatego że tak, teraz oczywiście trwa ta wielka wyprzedaż letnia, mamy 4 specjalne pakiety do kupienia, no i mamy promocję 25%. Pewnie przy okazji startu legendarnego lochu będzie promocja na grzyby, natomiast będzie to standardowa promocja 20%. Więc jeżeli ktoś i tak planuje na ten legendarny loch jakoś tam więcej grzybków załadować, to może lepiej, żeby to zrobił teraz i po prostu dostał tych grzybków więcej za tą samą cenę. Jeżeli są takie osoby, to oczywiście zachęcam do kupowania tutaj z kodem Neutral na stronie home.syfygame.net do wysyłania mi screenów do comiesięcznych giveawayów. Teraz sierpniowy zostanie rozstrzygnięty za tydzień w środę. To wszystko mówiłem w poprzednim filmie, więc się już tutaj nie będę rozdrabniał. Tak czy inaczej, róbcie zakupy z kodzikiem Neutral. Dziękuję wam pięknie za wsparcie oczywiście. No i polecam właśnie tak to zrobić, bo po co kupować za 2 tygodnie? 2 tygodnie to jest tak naprawdę dość krótki okres czasu, więc po co kupować za tą samą cenę mniej grzybów za 2 tygodnie na legendarny loszek, jak można teraz na tej promocji 25%. Przypominam, że promocja 25% jest tylko 2 razy do roku, jak jest zimowa wyprzedaż i jak jest letnia wyprzedaż. No i mamy jeszcze jedną promocję 33%, czyli taką największą raz w roku na czarny piątek. No a tak to są standardowe na koniec miesiąca 20%, więc no tutaj miejcie to na uwadze i ewentualne zapasy poróbcie sobie w ten weekend, bo od wczoraj, czyli od czwartku do niedzieli na sklepie internetowym właśnie home.syfygame.net te specjalne pakiety letnie i ta promocja 25% będzie obowiązywać. Dobrze, tyle odnośnie legendarnego lochu, no i teraz przechodzimy do naszego berserka, a w zasadzie co tutaj się ciekawego dzieje. Już wam pokazuję, mianowicie, no co, mówię, stopujemy loch od prawie 35 leveli, aurę mamy prawie 19, jak widzicie, tutaj jeżeli chodzi o pupilki, no to tak wyglądają, jeszcze nie wszystkie są połapane, oczywiście wiadomo, no konto ma w tym momencie pół roku, tak naprawdę niecałe pół roku to konto stoi.
Więc tak nasz level się prezentuje. Oczywiście mógłby być większy, ale przypominam, stopuję tutaj lochy od 330 levela, więc bardzo wcześnie zacząłem dla testu, żeby zobaczyć jak to wyjdzie. No i po prostu wiadomo, kliknę na jakimś 500 te lożki i zobaczymy po prostu jak ta postać będzie stała już w tym właśnie late game'ie. Więc no, troszkę nam tu jeszcze pupili brakuje. Jedzonek mamy średnio powiedzmy, nie wiem, 750. Jeżeli chodzi o ilość, mamy tutaj jeszcze sporo odłożonych co niektórych żywiołów. No ale tak to się prezentuje. Na szybko wam przelecę i lecimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o lożki, no to oczywiście nic tutaj nie klikam, wiadomo. Wszystko mamy zostawione. Może dzisiaj jeszcze jakieś takie gówno lożki, jak na przykład, nie wiem, pierwszą i drugą karuzelę z idolami kliknę do klasera. Może sobie tutaj kliknę, ten lożek chyba dawał bardzo małe expa. To też może po naklejki do klasera kliknę. Dlaczego by nie? Widziałem, że mi na streamie ludzie to doradzali, więc może właśnie tak zrobimy. Ale to za momencik. Dobrze, lecimy dalej. Teraz mamy tak, jeżeli chodzi o naszą gildię, no to jest to Immortal. Wiadomo, przeszedłem tutaj do tej gildii, no powiedzmy międzynarodowej, ale jest bardzo dużo Polaków. Tu hydry nie klikam, bo ktoś może jeszcze nie ma osiągnięcia, ja chyba już mam, jeżeli dobrze pamiętam. No i jest to gildia w tym momencie top 2 chyba, dokładnie, top 2. Tutaj gildia Tunego top 1 zdecydowane, tutaj nasza gildia top 2. No ale tutaj z Shadow się naprzemiennie bijemy i tak naprawdę zamieniamy tą drugą lokatą. Czasem oni wygrają, oni wskakują na top 2, czasem my. Więc jest to takie no losowe. Natomiast no ranking gildyjny wygląda właśnie tak. Od razu wam tutaj pokażę ranking graczy. Proszę bardzo, najwyższy level na tym serwerze 403 chyba. To jest właśnie łowca demonów. Natomiast wydaje mi się, że on lożków nie stopuje. Tutaj jeszcze widzę jakiś 401. No ciężko by było stopując lochy tak duży level wbić. Więc wydaje mi się, że tutaj albo zaczął bardzo późno stopować, albo nie stopuje wcale. Może tak też być. Dobra, więc tak to wygląda. No i tutaj jakieś pozostałe rankingi, wydaje mi się, że niezbyt istotne. Tu my mamy 80 pupili. Tu co niektórzy już mają po 85, więc tych pupili nam troszkę brakuje. Wiadomo, pupile, za zamknięte te lochy dwa, które dzisiaj myślę, że zamkniemy. Jakaś tam kopalnia 20. No troszkę tych pupili w każdym razie jeszcze możemy zdobyć. Jest tak samo portal, zresztą zobaczcie, portal mamy dopiero 5-4. Może ja go sobie machnę od razu. No ale z tym portalem też no nie idzie nam za dobrze. Dobra, tutaj mamy wszystko, tu wam chyba wszystko powiedziałem, pokazałem. Jak macie jakieś pytania co do tego berka, to oczywiście pytajcie. No i twierdza, jeżeli chodzi o twierdzę, no to tutaj teraz mi się kopalnia buduje na poziom 25, potem lecę skarbiec do maksa, no i potem będę leciał kopalnię do maksa. Oczywiście twierdza, salka i tak dalej, już wszystko dawno na poziomie maksymalnym. A jeżeli chodzi o podziemia, no to mamy serce 15, przygodomat 15 już nam się odkłada, żeby mieć te dwa koła na poziom 393. No i tutaj trener 15, wiadomo, no tak to po prostu wygląda. Jakoś tak powolutku się nam to podziemie rozwija. Zarządca areny w tym momencie wygląda tak. Już tutaj chyba maksymalne runki mogę mieć, nawet na pewno. Tu mamy 39 co prawda procent w broni, ale raczej już maksymalne runy, chociaż albo i nie, nawet nie wiem. Szczerze mówiąc, w ogóle tego zarządcy areny nie śledzę. Moja grana w tym momencie w zarządcy areny wygląda tak, że ja codziennie na streamie sobie kupuję właśnie skipa 7-dniowego, robię reset, rozwijam to od nowa i tyle. I tak naprawdę tyle, no bo nigdzie mi się nie śpieszy, stopuję lochy, więc te runy maksymalne też nie są, powiedzmy, jakoś must have, nie? Wiecie jak to wygląda. No i wszystko. Tak na szybko wam przelecę, żeby tu nie przedłużać. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego berka, to oczywiście pytajcie. W tym momencie jesteśmy top 400 w ogóle, więc też bardzo nisko. No ale gemiki mamy słabe, run nie mamy tych łącznych odporności ogarniętych, więc no, dlatego wygląda to w taki sposób, a nie inny. Dobrze, i tak naprawdę tyle. Przechodzimy sobie do strefy mroku i klikamy. Klikamy przede wszystkim to 13 piętro, bo na to z tego co widziałem mamy naprawdę fajne lochy. Czy ja mam w ogóle coś dla was na poczcie? No mam bardzo dużo z tego co widzę tutaj. Tu jeszcze jakieś lochy stare. Aha, to jest ten loszek, loch na kółkach w ogóle mam zapisany. No i tu jakieś portale do piekieł. No nie będziemy tego oglądać, bo chyba to nie jest jakieś giga ciekawe. W każdym razie macie mniej więcej daty, kiedy kolejne portale do piekieł mi padały i kiedy w ogóle ostatni portal do piekieł ubiłem, 31 lipca. Więc troszkę się z tymi portalami męczę, jak sami możecie zauważyć. Dobra, lecimy do strefy mroku. Robert marketingowiec, na niego bardzo duże procenty. No i mamy 365 level. Mamy coś na zręczność, sprawdźmy, plus 127. No właśnie, ja tutaj też nie wymieniałem
bardzo długo tak naprawdę itemków, z racji tego, że po prostu no stopuje te lochy, no to wiadomo, te pachołki troszeczkę poszły tak w odstawkę, te lożki, które ubijamy, będziemy zaraz sobie oglądać, ale no tutaj to akurat ja chyba zrobię z bomby. O, mamy jakąś bronkę, jaka runka, bo to jest bardzo istotne, właśnie, runa 53%, czyli no już te maksymalne runki na pewno mogę sobie ogarnąć i w ogóle spójrzmy, plus 28, ile daje Barbarowi, plus 158, no właśnie, to jest to. Ale dobrze, zamienimy najpierw, zamienimy sobie runkę, cyk, cyk, tutaj nam na pewno pomoże, żeby te lochy wyczyścić, co prawda nie jest to maksymalne, ale przyda się, no i tutaj tak samo brońkę, dlaczego by nie, mogę sobie zamienić, tu odzyskamy klejnot, usuniemy klejnocik, cyk i dobra, siedzi, lecimy dalej, teraz mamy motus pod bijakiem, first try, nie mamy znowu slota, tu mamy, o, na siłkę, zobaczcie, plus 123, czy ja chcę to wszystko wymieniać, chyba nie, szczerze mówiąc to chyba nie, bo tutaj wszystkie itemy mi będą dawały takie duże bonusy, no a mówię, ja tutaj muszę dobić tak naprawdę tego włodka, którego raczej zrobimy z marszu niemalże i już sobie dać spokój z, w ogóle ze strefą mroku do końca stopowania lochów, więc no nie ma chyba sensu tego wymieniać dokładnie. Mamy poziom 366, cyk i tyle, i tak naprawdę tyle. Tutaj też buciki fajne, ale je sobie rozmontujemy, bo to jest ze strefy mroku. Wiedźma dzisiaj chce coś od nas? Nie, dzisiaj akurat nie. I strefę mroku mamy zamkniętą, to mamy z głowy, więc nie ma sensu ubierać jakoś lepiej tych pachołków. Aha, ja chyba tam w ogóle broń wymieniłem, a nie zaczarowałem, nie? Dobrze mówię. Że czar tutaj, no właśnie, zaczaruj, cyk. Zapomniałem o tym, no niech będzie, już i tak nam się nie przyda. To akurat miałem takie procenty na to 13 piętro, że wiedziałem, że tutaj, no bardzo łatwo nam to siądzie. Czyli okej, pierwszego pupila już możemy zdobyć, obejrzyjmy sobie te waleczki. Może jakaś fajna seryjka berka, dawno tym berkiem nie walczyłem, już mi troszkę szczerze mówiąc tego brakowało. Ładny hit na koniec, teraz mamy Wacława pod wykonawcę. Tu może wezmę, chociaż nie, może zrobimy tak. No ten nie zadał za wiele, Mariuszek trochę zrobił, no i tutaj Kunegunda nie za wiele i obejrzyjmy sobie jak nasz berserk sobie poradził. No, piękne hity, kurde, brakuje mi tego klikania lochów, powiem wam, przez to, że na większości kont tak naprawdę w tym momencie stopuje lochy. No tu Barbar trochę zrobił, Maguś troszkę mniej, no i Kunegunda prawie wcale, co ciekawe. Przez to, że właśnie stopuje lochy na wielu kontach, no to brakuje mi tego klikania lochów, brakuje mi tych serii berka, no ale musimy się przemęczyć, musimy się przemęczyć. Teraz na zabójcy, na serwerze amerykańskim pierwszym prawdopodobnie nie będę lochów stopował, to będzie taki wyjątek od naszych wszystkich głównych kont, gdzie nie będę właśnie nic z tymi lożkami robił. Kurde, te pachołki to nie robią praktycznie nic, głównie my tu, zobaczcie jakie hity, Jezu, jakie buły, po 30 milionów, jaka seryjka, pięknie, cudownie, ktoś może policzyć ile hitów zadałem i napisać w komentarzu. Dobra, i 13 piętro mamy zamknięte. Mówię, no, brakuje tego klikania lochów, brakuje tych fajnych pasywek, tych serii, właśnie berka, tego wszystkiego, no ale co zrobić, jest jak jest, stopowanie jest wymagane, natomiast no, tak jak wam powiedziałem, dobra, siedzi, tak jak wam powiedziałem, na zabójcy nie planuję tych lożków stopować. Wiecie co, ja tutaj, o, od razu może wrzucę do kibla, bo i tak nie mam slotów, nie mam miejsca. To też jest właśnie minus, że ja sobie bardziej skarbce nie rozbudowałem, mam tylko na 5. To jest w ogóle taka głupota z mojej strony, nie róbcie tego. Ten minimum na 10, minimum na 10, jak jesteście na moim etapie, ten skarbiec powinien być. Bo to jeżeli chodzi o skipy czy czas budowy, to są dosłownie, no, grosze. No a tutaj widzicie, że się bardzo męczę z taką ilością miejsca. Także z tym akurat strasznie zepsułem, tu się przyznaję. Dobra, wskarbliwy Ramsay, o, zobaczcie, first try, pięknie. To możemy też w sumie od razu rozmontować, why not? No i teraz lecimy dalej. Lożki mamy bez licego, bez licy, ok. Cyk, kolejny. Kolejny wisiorek, też go sobie rozmontujemy. Pięknie, już 367 level, także troszkę dzisiaj też tych leveli dobijemy. Złownogi gnom. No teraz jak jeszcze zmieniłem tą runkę, nie? Miałem tam chyba 39% w broni, zmieniłem na tą 53, no to też jeszcze bardziej nam te procenty wskoczyły. Jeszcze są wyższe, także no, w sumie to tego epika mogłem zostawić, a sprzedać jakiś zwykły itemek. Także no, tym łatwiej to pójdzie, nie? Tym łatwiej to wszystko pójdzie, zobaczcie, obrońca również, to sobie zrobimy tak jak mówiłem, to sprzedamy, to może zostawimy do jakiegoś kowala, w sensie do kibla i potem do kowala. I teraz mamy cyk, niepalną, też raczej powinno nam pójść z bomby. Dokładnie, i mamy to, mamy osiągnięcie, pięknie, pięknie nam to wyszło, tutaj też zostawimy, to sobie też możemy sprzedać. No i cały kolejny loszek zrobiony niemalże z bomby. I teraz możemy obejrzeć, jak to wygląda. Dało. Oczywiście razy 3. Jak jest w ogóle, jak walczy berserk i jest przyspieszenie razy 3, to ciężko policzyć te hity, ale jak ktoś się, można sobie włączyć na YouTube, jest taka opcja chyba w spowolnionym tempie czy coś, więc dla chcącego nic trudnego, jak ktoś będzie chciał, to na pewno policzy, ale tutaj
No bardzo napiernicza ten berserk, jak wchodzi w serię, zobaczcie, tu jakie były, Jezu, jakie to jest cudowne. Taka to jest cudowna adrenalinka, które już dawno niestety nie czułem. Tutaj tego Magusia na 3 kryty zdjęliśmy, tutaj kolejny zwykły, potem kryt i potem kryt. No tutaj jeden zwykły i 3 kryty, obrońcę zobaczmy, z nim walka pewnie będzie dość długa. Chociaż no na przyspieszeniu razy 3, no to mówię, o Jezu. Tu jaka seryjka, close, bardzo close, ale siadło pięknie i niepalną na sam koniec zwiadowce, piękna seria na początek. Jezu, jak ten berek składa, to jest coś niesamowitego, wydaje się być totalnie OP widzowie, moi kochani. Dobrze, no i tak naprawdę to zrobiliśmy, teraz możemy sobie złapać oczywiście Diablo Chorta, pewnie to zrobię zawki, dzisiaj albo jutro, albo tam generalnie na dniach. Czemu mnie wylogowało? I mogę sobie również złapać tutaj Posejdonga, nie? To też nam się bardzo przyda i też go już zaczniemy sobie karmić. Dobra, teraz tak, strefa światła mamy zrobioną, może karuzela z idolami, może sobie doktora Banksa ubijemy i może sobie ubijemy Zakreble. No tu niestety już nie mam rozmontowań, więc muszę się tego pozbyć, troszeczkę zepsułem, mogłem, wiecie, to wymienić, że te itemki ze strefy mroku, czyli z karuzeli z idolami, tego ubijemy jeszcze, czy nie bardzo? To wiecie, tu chodzi o naklejkę do klasera, nie? Żeby ten klaser był po prostu wyższy. Zaraz wam jeszcze pokażę statystyki tego berserka. Klaser, dobra, siedzi. No i co? I chyba na tego już nie mamy zbyt dużych procentów. Ale to, chociaż nie, może od razu sprawdzę, bo mamy SF Toolsa odpalonego. Jak to dalej wygląda z tą karuzelą z idolami? Ale chyba pierwszych dwóch się opłaca ubić, no bo oni dają groszowe expy, że tak powiem, groszowe wartości expa. Dokładnie, Golden Gangpi już jest not possible. No a zawsze to jakieś naklejeczki do klasera, nie? Wiecie jak jest. Dobra, jeżeli chodzi o mojego berserka, no to mamy tutaj w tym momencie 6000 siły, 3,5 koła HP. Teraz lecę głównie w siłę i tak naprawdę chyba tą siłę będę maksował aż do końca stopowania lochów, tak mi się przynajmniej wydaje. Boczków i szczęścia oczywiście już nie ruszałem. No i klasera mamy, no myślę, że wbijemy 93%. Jak tutaj, czekajcie, loszki, strefa światła i właśnie, jak ten loch pokonamy. Chociaż nie, ej, on daje sporo expa. Ojojoj, to troszkę zepsułem. 54 miliony on daje. No to nie, to my nie chcemy tego robić. Tu jest 313 level, to nie wiem. Nie wiem, który loch. Tu jest 320, 350. A to ja może zrobiłem już ten loch? Jakiś był taki jeden słaby, który dawał jakieś tam, wiecie, 5-10 milionów expa. Ale to na pewno nie był ten. Dobra, to misklik. Mogłem to sprawdzić w sumie na SF Toolsie zanim klikłem, ale byłem szczerze mówiąc święcie przekonany, że to były właśnie te lochy. Dobra, to w takim razie tyle. W takim razie tyle z klikania lochów. Już tutaj więcej nie klikamy. Nie ma sensu, czyli nie dobijemy tych 93%, ale prawie. No i co mogę dodać? Chyba wszystko wam pokazałem, chyba wszystko wam powiedziałem. Mamy teraz fajne eventy bardzo w giereczce. Żeby eventy sprawdzić, to teraz sobie musimy wejść na mapkę miasta i tutaj mamy taką tubę. Mamy wszystkie eventy wypisane, więc w giereczce są bardzo fajne eventy. Można ogrywać, można kupować grzybki, można robić zapasy na legendarny loszek, który już za 2 tygodnie w piątek. I chyba wszystko z tego berserka wam pokazałem. Teraz już zaczynamy takie 100% stopowanie lochów. Już takie wiecie, bez żadnych loszków do ubicia. No już po prostu mamy wszystko z głowy. Pupilki połapiemy i już takie stopowanko lochów wleci. Mamy prawie 368 level, dzisiaj na pewno dobijemy. Więc tutaj na tle gildii powiedzmy, no zrównamy się tutaj z ziomeczkiem, który ma nickname Maguś, Syroxa przegoniliśmy. Wreszcie nie zamykamy gildii, nie? W sensie, no tabeli gildyjnej, w sensie tego nie robimy, w sensie nie zamykamy, więc chociaż tyle. Jakoś to wygląda mniej więcej. Dobra, tyle ode mnie, pięknie wam dziękuję, szybki odcineczek, szybkie info, szybkie klikanko lochów. Pięknie wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, kupujcie oczywiście grzybki z kodem Neutral, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, kciuka w górę zostawcie, mówię, suba z dzwonem zostawcie i wszystko. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!